Ewangelii według świętego Marka. Wybrał się Jezus i jego uczniowie do wsi pod Cezareą Filipową. W drodze pytał swoich uczniów: co ludzie o mnie mówią? Kim jestem? Odpowiedzieli mu tak: że Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że jednym z proroków. Wtedy on ich zapytał: a wy co mówicie? Kim jestem? Piotr odpowiedział mu: ty jesteś Mesjaszem. Wtedy nakazał im, aby nikomu o nim nie mówili. Zaczął ich pouczać, że trzeba, aby Syn Człowieczy doznał wielu cierpień, aby zniósł odrzucenie ze strony starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, aby przyjął śmierć i aby trzeciego dnia zmartwychwstał. A te słowa wypowiadał całkiem otwarcie. Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go upominać. On odwrócił się i popatrzywszy na uczniów, skarcił Piotra, mówiąc: odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Bardzo trudna pewnie dla Piotra sytuacja. Najpierw Pan Jezus pyta, myślę, że to takie jest dość naturalne, że pyta swoich uczniów, za kogo ludzie go uważają. O tyle to jest sensowne pytanie, bo Pan Jezus raczej nie ujawniał tego, kim jest. Robił pewne rzeczy, nauczał, czynił różne znaki, ale nie mówił wprost, kim jest. I dlatego to pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, było bardzo na miejscu. I za kogo też oni, apostołowie, go uważają, bo Pan Jezus nigdy tak wprost im nie powiedział, kim jest. Zresztą myślę, że dzisiaj też jest trochę tak samo. Znaczy, nawet nie trochę, tylko jest dokładnie tak samo. Ja wiele razy słyszałem, że Pan Jezus jest Bogiem, ale nie od Pana Jezusa, tylko od ludzi. Natomiast jestem przekonany, że On jest Bogiem nie dlatego, że ludzie mi powiedzieli, tylko dlatego, że doświadczyłem ze strony Pana Jezusa tego, czego doświadczyłem. Poznałem Go po prostu na tyle, że przekonałem się, że jest Bogiem. Natomiast apostołowie wtedy byli na takim etapie, że jeszcze raczej chyba Boga w Panu Jezusie nie widzieli. Zresztą no ta odpowiedź Piotra, że ty jesteś Mesjaszem, nie była równoznaczna z wyznaniem że wiary, przekonania, że Jezus jest Bogiem. Żydzi nie wiedzieli, że Mesjasz, który przyjdzie, będzie Bogiem. Nie przypuszczali nawet. I na takim etapie właśnie apostołowie byli. Przede wszystkim Piotr, ale przypuszczam, że Piotr jednak mówił w imieniu wszystkich, że dzielił się tym, czym oni między sobą już wiele razy pewnie mówili, dzieląc się właśnie tym przekonaniem, że Jezus jest Mesjaszem. No i Pan Jezus zaczął wtedy opowiadać, mówić o tym, że będzie cierpiał i że przyjmie śmierć. Przyjmie. Właśnie, bo czasem chyba jest tłumaczone, że będzie zabity. Tutaj akurat w tym tłumaczeniu jest powiedziane: przyjmie śmierć. Czyli, że to wszystko, co go spotka, to nie będzie wynikiem jego słabości, tylko de facto będzie czymś, co on sam wybierze. Natomiast Piotr
pewnie ciągle jeszcze taki uwikłany w te klasyczne, ówczesne wyobrażenia o Mesjaszu, że Mesjasz to będzie jakiś właśnie taki trochę nadczłowiek, w każdym razie ktoś bardzo silny, skuteczny, ktoś, kto, komu, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, nikt nie podskoczy. W tamtym czasie chyba generalnie większość Żydów miało takie właśnie wyobrażenie o Mesjaszu, że taki on będzie, kiedy przyjdzie. No więc Pan Jezus, więc Piotr myślał, że Pan Jezus, który teraz właśnie ewidentnie jawi się jako Mesjasz, to właśnie no będzie taki, że to jest niemożliwe, żeby cierpiał, żeby ktoś go zabił. Pewnie Piotr już spodziewał się i wiedział, że ten Mesjasz, którego poznał, też nikogo nie zabije, ale nie będzie walczył po prostu przy pomocy jakiejś siły, jakąś przemocą po prostu, ale nie dopuszczał myśli, że on może jakby ulec przemocy, nie? Ulec w tym sensie, że być właśnie jakoś męczonym, że może być bity po prostu i potem w ogóle zabity. Tego Piotr nie dopuszczał. I pewnie nie byłoby w tym jakiegoś nic nadzwyczajnego. Pewnie Pan Jezus jakby no nie wymagał w ogóle od Piotra na tym etapie właśnie, żeby on już miał takie pełne wyobrażenie właśnie o tej formie mesjaństwa, o tym, w jaki sposób, w jakiej formie Pan Jezus będzie tę swoją mesjańską misję spełniał. Natomiast problem pojawił się wtedy, czy w tym momencie, kiedy Piotr wziął Pana Jezusa na bok i zaczął go upominać. No, można się domyślać, że po prostu zaczął mówić, że jak to przyjmiesz śmierć? Ty nie możesz przyjąć śmierci. Jak to przyjmiesz cierpienie ze strony ludzi, krzywdę? Nie możesz, to nie wypada, nie? Żeby Mesjasz się zgodził w ogóle na coś takiego. Właśnie tu był problem, że Pan Jezus, że Piotr upominał Pana Jezusa. I teraz pojawia się to trudne zdanie. Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Trudne dla Piotra. Trudne pewnie też dla nas, jak to czytamy. I myślę, że na pewno było też trudne dla Pana Jezusa. I co to zdanie oznacza? Tu jest różnie tłumaczone. Odejdź ode mnie, szatanie. Bywa tłumaczone jako zejdź mi z oczu. Czy też krocz za mną, stań za mną. Nie jest to samo słowo w oryginale greckim, nie jest to samo słowo, którego Piotr użył wtedy, jak Pan Jezus uczynił ten cud obfitego połowu, jak on na skutek ingerencji Pana Jezusa miał taki obfity połów ryb i pamiętamy, jak przywarł Panu Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie. Tam jest użyte takie słowo, które oznacza uciekaj ode mnie po prostu. Nie? W tym znaczeniu, że no właśnie, no dokładnie, ja nie jestem godzien. Nie? Ty powinieneś jakby w tym znaczeniu, że powinieneś się ode mnie trzymać z daleka, a przyszedłeś do mnie. Tu jest użyte inne słowo, które oznacza po prostu właśnie stań za mną. Właśnie to tłumaczenie zejdź mi z oczu jest też całkiem trafne. Tego właśnie trudno jest to przetłumaczyć dosłownie, dlatego jest tłumaczone na różne sposoby, ale też oczywiście to tłumaczenie odejdź ode mnie, nie, właśnie odsuń się, właśnie odsuń się. I tu pada to mocne słowo szatanie.
Pan Jezus nazwał w tym zdaniu, w tym momencie Piotra szatanem, ale czy tak do końca, czy może powiem tak, że ja czytając ten tekst dzisiaj, teraz, myśląc o tym, o tych słowach, przygotowując ten komentarz, to pomyślałem sobie, że owszem, Pan Jezus powiedział do Piotra, ale jednocześnie, czy nawet może bardziej, powiedział do szatana, który wszedł między Pana Jezusa a Piotra. Bo właśnie w tym momencie, kiedy Piotr zaczął upominać Pana Jezusa, to był moment, w którym szatan wszedł między Pana Jezusa i Piotra. Więc czy to... Nie myślę w ten sposób, dlatego że za wszelką cenę chcę jakoś usprawiedliwić Pana Jezusa, że na pewno On tak źle nie powiedział o Piotrze. Nie mam z tym problemu, nie miałbym z tym problemu. Natomiast chodzi mi o to, że reakcja Piotra nie jest taka, że on po prostu spakował manatki i sobie poszedł. Zwłaszcza jeśli pamiętamy, jak bardzo Piotr nie czuł się godzien iść za Panem Jezusem. Więc gdyby on to tak odebrał personalnie, tak bardzo dosłownie, że on jest tym szatanem teraz, to obawiam się, że Piotr mógłby po prostu Pana Jezusa w tym momencie zostawić, by mógł pomyśleć, no tak, rzeczywiście miałem rację, że ja taki, jaki jestem, z tymi moimi cechami, wadami właśnie, to ja nie powinienem za Panem Jezusem w ogóle iść. A On nie zostawił Pana Jezusa. Dlatego tak sobie myślę, oczywiście to jest taka moja intuicja, którą się dzielę, że owszem, Piotr usłyszał, że jest szatanem, ale on to usłyszał w ten sposób, że właśnie Piotr wpuścił szatana między siebie a Pana Jezusa. Tak. I że w ten sposób gdzieś zagubiła się między nimi jedność. I Piotr się z tego otrząsnął. Też powiedział, odejdź ode mnie, szatanie. Ale powiedział to faktycznie do szatana, którego jakoś, że tak powiem, przyjął w tym momencie. Tak trochę się na niego otworzył. Tak go trochę przygarnął. Nie był jeszcze zupełnie od niego wolny. Tak jak nikt z nas. Do końca życia się tak totalnie od niego nie uwolni. Zostawiam z tą myślą, kończę z tą myślą. Dzielę się tym. I tylko ostatnie zdanie na koniec. Rzeczywiście przyjmujmy to, co mówi Pan Jezus, z pełną otwartością, nawet jeżeli nam to nie pasuje. Jeżeli coś nam nie gra, warto Mu zaufać. Nie wpuszczajmy nigdy szatana, czyli tego, który ciągle podważa to, co Pan Jezus chce dla nas zrobić, podważa tego sens, znaczenie, wagę tego. Nie wpuszczajmy go między siebie a Pana Jezusa.